pieprz do smaku. Tak. I przygotowujemy naleśniki. Mąkę, mleko, wodę, żółtko, sól wsypujemy do naczynia i miksujemy lub ubijamy trzepaczką. Jeśli ciasto jest za rzadkie, to możemy dosypać trochę mąki, jeśli za gęste, to możemy dolać trochę mleka lub wody. To pewnie już każda pani też ma wypraktykowane i tak. Na koniec wlewamy olej, który jest w składzie do ciasta i też jeszcze wmieszujemy w ciasto i jeszcze na sam koniec ubijamy delikatnie pianę. Ja zawsze ubijam pianę, wtedy ciasto jest pulchne, delikatne. Aha, czyli żółtko miksujemy z pozostałymi składnikami, a pianę ubijamy, i dodajemy na samym końcu i delikatnie łączymy z ciastem. Tradycyjnie, tak jak się smaży naleśniki, smażymy je z obu stron, przy czym nie powinna już potrzebować oleju na patelnię, ponieważ ten olej jest w cieście. Także mam nadzieję, że tak się uda. Przynajmniej mi tak się... A jeżeli nie, no to odrobinkę, prawda, nie jest wielką ilość. Tak, nawet na tego pierwszego naleśnika można troszeczkę wlać i powinno być dobrze. Czyli mamy już usmażone naleśniki i zajmujemy się teraz przygotowaniem farszu szparagowego. Szparagi myjemy, odcinamy te zdrowiałe końce i gotujemy na parze lub w lekko osolonej wodzie, żeby nie były rozgotowane. Ser pleśniowy wkładamy na 20 minut do zamrażarki, a następnie ścieramy go na tarce o grubych oczkach. Na 20 minut, tak? Tak, żeby nam się lepiej sterł. Później. I przygotowujemy sos. Rozpuszczamy masło na patelni lub w garnku, dodajemy łyżkę mąki i razem podsmażamy do zrumienienia się tak zwanej zasmażki, po czym dolewamy gorące mleko do tej mąki i energicznie mieszamy, by nie powstały grudki. Na koniec dodajemy śmietanę. Wszystko doprawiamy solą, pieprzem i na małym ogniu gotujemy jeszcze parę minut. I już na samym końcu dodajemy posiekaną matkę pietruszki i bazylię. Na każdym usmażonym naleśniku układamy starty ser, 2 łyżki startego sera, mniej więcej na jeden naleśnik, oraz wkładamy tak po 3 szparagi, w zależności jeszcze ile mamy też szparagów, żeby nam starczyło na wszystkie naleśniki. Może być po 3, po 4. I zbijamy dużo na naleśnik. I tak przygotowany naleśnik układamy na napuszczonej blaszce lub żaroodpornym i smarujemy przygotowanym sosem, który przygotowaliśmy chwilę wcześniej i zapiekamy tak 10-15 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. Więc układamy ten zwinięty naleśnik w naczyniu żaroodpornym. Tak. I polewamy sosem, tak? Polewamy, tak. I wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. I chodzi o to, żeby te naleśniki się zapiekły, ser się roztopił, żeby było wszystko gorące, lekko takie zapieczone. No i takie mamy danie ze szparagami. Czy coś jeszcze powtórzyć? Nie wiem, czy możemy pójść dalej.
myślę, że pójdziemy dalej. Być może jeżeli ktoś będzie jeszcze potrzebował powtórzenia, to poprosi lub ewentualnie jeszcze później powtórzymy. Dobrze. Na pewno jeszcze zdążymy. A więc tylko jeszcze zapiekamy około 10-15 minut w 200 stopniach. Jestem w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. Tak. Dobrze. Mamy też w zasięgu ręki już młodą kapustę. Tak. I chcę dzisiaj podać przepis na gołąbki z młodej kapusty z kaszą jagleną i mięsem mielonym. Czyli gołąbki z kaszą jagleną i mięsem mielonym. I mięsem mielonym z młodej kapusty. Znaczy w młodej kapuście. Tak. W młodej kapusty. Będziemy potrzebowali jedną główkę młodej kapusty. Pół kilograma mięsa mielonego. Może to być mięso wieprzowe, może to być mięso drobiowe. No tak dowolnie. Prawda? Dwie szklanki kaszy jaglanej. Już ugotowanej? Nie, nie jest. Nie, jeszcze. Będziemy zaraz gotować. Jedno jajko. Jedna cebula. Dwa ząbki czosnku. Tamte znaczki pietruszki, to wszystko co wskazane tutaj. I sól, pieprz, zioła prowansalskie. Jeszcze raz powtórzę, bardzo proszę. Główka młodej kapusty, pół kilograma mięsa mielonego, wieprzowe lub drobiowe, dwie szklanki kaszy jaglanej suchej, jedno jajko, jedna cebula, dwa ząbki czosnku, tęczek natki pietruszki, sól, pieprz, zioła prowansalskie. Tak, z kapusty wycinamy gołąba i parzymy we wrzącej wodzie, zdejmując kolejno sparzone liście. Nie za długo, młoda kapusta jest, szybciutko się parzy, też żeby nie rozgotować. I po wystudzeniu ścinamy te grubsze końce, zgrubiałe od kapust, od liści. I do mielonego mięsa dodajemy ugotowaną już kaszę jaglaną. Ja tylko przypomnę, że najpierw kaszę płuczamy w zimnej wodzie, później na chwilę ją jeszcze we wrzątku parzymy. Chodzi o to, żeby nie było tej goryczki. I odsadzamy na sitku, po czym wsypujemy kaszę do wrzącej wody. Na tą porcję to będzie 4 szklanki wody. I wsypujemy, lekko solimy tą wodę i wsypujemy kaszę. Gotujemy ją od 15 do 20 minut na wolnym ogniu. I już kasza powinna być miękka. Także jeszcze raz powtórzę, do mielonego mięsa dodajemy już ugotowaną kaszę jaglaną, lekko przestudzoną. Dodajemy pozostałe składniki, jajko, przyprawy, zeszkloną cebulkę wcześniej na oleju i przeciśnięty czosnek przez praskę. I wyrabiamy masę naszą tak dokładnie, żeby nie było żadnych grudek. Na każdym liściu układamy porcję masy naszej z kaszą jaglaną. Zwijamy dość ciasno brzegi do środka, tak jak gołąbek przygotowujemy. I gołąbki to też dowolnie. Można ułożyć na blaszce lub w naczyniu żaroodpornym i zalać wodą przyprawioną solą, pieprzem i majerankiem. Lub możemy i je upiec, ale też możemy je ugotować tradycyjnie. Ja też proponuję,
nasz też jest choroba. Więcej, smakuje. Czyli w naczyniu odpornym ułożyć gołąbki i zamiast... Nie łaś, śpi. Nie łaś, śpi. Nie musi całkowicie być gołąbki. Nie łaś, śpi. W tym naczyniu. Jeszcze przykrywamy takimi dodatkowymi liśćmi zbędnymi, które nam zostały, może jakimiś mniejszymi, żeby... Nawet myślowo na łaź. ...nie spiekło za mocno. I pieczemy w 180 stopniach jedną godzinę z te gołąbki, lub tak jak wspomniałam, możemy je tradycyjnie ugotować w garnku na gazie, na ogniu. I podajemy z sosem pomidorowym lub pieczarkowym. Bez już żadnych ziemniaków, jest dość sporo kaszy w środku. Myślę, że już ziemniaki są zbędne w tym wypadku. A więc tą wodą, którą zalewamy gołąbki, ta woda ma być już przyprawiona solą, pieprzem i majerankiem. Do kapusty pasuje. Zalewamy, przykrywamy liśćmi zbędnymi, które nam jeszcze pewnie pozostały. I wkładamy do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni i pieczemy jedną godzinę. Możemy w trakcie sprawdzić widelcem podczas pieczenia, czy już są dobre gołąbki. To najbardziej pewnie zależy od kapusty, żeby była już miękka. A też można je ugotować zwyczajnie. Ale ja proponuję spróbować też tą metodę pieczenia. Jedną godzinę tak mniej więcej. Tak. I tej wody to tak 2/3. Tak, żeby ona nam nie wykipiała w czasie tego pieczenia, prawda? Tak. Chodzi tylko o to, żeby były podlane wodą, aby się nie przypalały, a jednocześnie a zapiekały tak ładnie. Tak. No to myślę, że wszystko jasne, siostro. Podajemy z sosem pomidorowym lub pieczarkowym, grzybowym. Tak. Teraz moją trzecią propozycją będzie chłodnik truskawkowy. Jeszcze mamy truskawki w zasięgu też ręki na upalne dni. Świetny. Może się też przydać. Chcę też podać przepis na chłodnik truskawkowy z imbirem. Naprawdę. Czyli chłodnik truskawkowy z imbirem. Podam składniki. 0,5 kg truskawek. Pół łyżeczki twardego korzenia imbiru. 2 łyżki cukru. Może być brązowy, żeby tak lekko przysłodzić ten chłodnik. 2 łyżki soku z cytryny. I kilka listków posiekanej mięty. Może mamy w ogrodzie swoją, to też można wykorzystać. Czyli jeszcze raz powtórzę. 0,5 kg truskawek, 0,5 łyżeczki startego korzenia imbiru, 2 łyżki cukru brązowego, 2 łyżki soku z cytryny i kilka listków posiekanej mięty. Truskawki myjemy, odsadzamy na durszlaku i obieramy 3 półek. Łączymy z imbirem, z cukrem, miętą i miksujemy na gładką masę blenderem. No, czyli co mamy w domu, tak? Do takiej rzeczy. I dodajemy sok cytryny. Mieszamy wszystko jeszcze raz. Dokładnie. I schładzamy w lodówce przez godzinę. Można ten chłodnik podawać z ugotowanym drobnym makaronikiem lub sam w sobie, bez niczego. Jest taki orzeźwiający, smaczny. I możemy go teraz zrobić, póki jeszcze mamy te truskawki. Właśnie. Jest to bardzo dobra propozycja. A więc mamy
chłodnik truskawkowy z imbirem, mamy gołąbki z młodej kapusty z kaszą jaglaną i mielonym mięsem i mamy naleśniki zapiekane ze szparagami, zielonymi szparagami. To są propozycje siostry Faustyny na dzisiaj. Być może mają Państwo jakieś pytania, siostro. Może teraz pozwolimy naszym słuchaczom, pozwolimy sobie odebrać kilka telefonów. Jak najbardziej, a jeśli będzie chwila jeszcze czasu, to mam jeszcze jeden przepis na nadruk. Dobrze, no to zobaczmy, czy są jakieś pytania. 56 655 23 55. Drugi telefon o końcówce 56 i dwa numery telefonii komórkowej 536-600-100, 536-600-200 i już odbieramy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Proszę Pani, ja chciałam, bo był poprzednim tygodniu torcik z truskawkami. Chciałam zapytać tylko, bo wszystkie składniki mam, wszystko, tylko do czego te cztery galaretki? Zalać tymi czterema galaretkami? Zaraz sobie spróbuję szybko chwileczkę, dobrze? Ja tylko zerknę. Ciasto truskawkowe bez pieczenia to tak, było. Tak. Z tymi biszkoptami, tak? Tak. Twarożek. No to już wszystko wiem, tam ten szereg masz wspomnę, to wszystko wiem. Tylko nie wiem, do czego te cztery galaretki, czy to zalać tymi czterema galaretkami, czy gdzieś rozpuszczać. Tak. Tak. Na końcu, jak te warstwy ułożymy, zalewamy... Proszę Pani, czy? No, proszę Pani, myślę, że no tyle, ile starczy nam produktów tu. Aha, tu, no rozumiem. Bo ja też tylko słuchałam tego przepisu, jak nam podawała słuchaczka, a jeszcze siostra dodała, zadzwoniła, że koniecznie jeszcze trzeba tą śmietankę, prawda? Tak, ubić i wymieszać razem z serkiem mascarpone. I następnie układamy warstwę biszkoptów na to, prawda, jak to było. Układamy tak, truskawki, znowu wkładamy kolejną warstwę, czyli tak, biszkopciki, serek, ten serek ze śmietaną wymieszany, na to truskawki i kolejna warstwa biszkopcików, serka i truskawek, tak żeby na wierzchu były truskawki i to wszystko zalewamy tymi galaretkami, tak? Tak mi się wydaje, że tak to powinno być. Dziękuję pięknie. Prosimy bardzo, halo. No szczęść Boże. Szczęść Boże. Witamy. Te cztery galaretki to się dodaje, dwie galaretki się dodaje do jogurtu naturalnego, a dwoma galaretkami zalewa się ciasto z truskawkami. Tak, to tak było? Tak. Dobrze, bo jeszcze raz przypominam Państwu, ten przepis podawała nam słuchawka, tak w ogóle to jest to przepis siostry Teresy, prawda? Ale dziękujemy za wszelkie podpowiedzi, więc teraz już nie będzie wątpliwości, co z tymi galaretkami zrobić. Dziękuję pięknie, prosimy bardzo, a ja przypominam, że siostrę Faustynę dzisiaj gościmy, tak? I może jakieś pytania. Witam siostrę Faustynę i panią prowadzącą. Witamy serdecznie. I dziękuję za przepisy, bardzo dobre. Ale siostra może następnym razem poda nam dobry przepis domowy na sernik właśnie z owocami i zalany galaretką, bo ja wiem, jak się zalewa owoce już galaretką, ale nie mam takiego przepisu dobrego na zimno, na sernik. Mhm. Czyli sernik na zimno. Na zimno. Jakby siostra mogła kiedyś podać, bardzo bym była wdzięczna, a siostry mają bardzo dobre przepisy i bardzo pozdrawiam siostry Faustynę i wszystkie zakony, ale i wszystkie siostry kochane. Pozdrawiam i panią prowadzącą i dziękuję bardzo Maria za tak dobre przepisy, bo bardzo dużo skorzystałam z tych przepisów. A pani, ale nie bardzo możemy prosić taki domowy na zimno, siostro, jakbyś mogła kiedyś podać. Dziękuję. Czy możemy pani imię poznać? Maria. Pani Maria. Pani Mario, dziękujemy pięknie. Pozdrawiam bardzo panią i dziękujemy ślicznie. Serdeczne Bóg zapać. Siostro, no to może w takim razie jeszcze ten może podam przepis, który siostra nam przygotowała. Bardzo proszę. Jest to przepis na mięsko. Schab lub pierś kurczaka na ostro. Może niektórzy lubią tak na bardziej ostro. Lub pierś kurczaka na ostro. Na ostro, tak. Jest to porcja na 2-3 kg mięska.
I schab należy umyć, pokroić i lekko rozbić lub pierś kurczaka. Tak, schab lub pierś kurczaka. Umyć, pokroić, lekko rozbić i od razu podam składniki na zalewę, bo to ona jest tutaj najważniejsza. Będziemy potrzebować pół szklanki keczupu pikantnego, pół szklanki oleju, trzy ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę, dwie łyżki oregano świeżego czy suszonego? Suszonego, suszonego, tak. Mm-hmm. Łyżki, duże łyżki. Tak, dwie łyżki oregano, nie czubate, ale takie bardziej płaskie. Dwie łyżki majeranku. Dwie łyżki papryki słodkiej. Pół łyżeczki chili i przyprawy. Dwie łyżki sosu sojowego. I dwie łyżki tabasco, najlepiej zielone. Dwie łyżki zielonego tabasco. Tak. I pół łyżeczki przyprawy curry. Łyżeczki, tu małej łyżeczki. Łyżeczki. Łyżki, przepraszam, łyżki. Pół łyżki. Przyprawy curry, tak. I wszystkie składniki mieszamy razem ze sobą. Dokładnie mieszamy. I zalewamy kotlety, te gotowe porcje, czy zanurzamy je, żeby każda była zanurzona w tej marynacie. Mm-hmm. I no, foliowujemy miskę, czy jakiś tam w tym, co przetrzymujemy te mięsko, czy jakąś brytwalkę może mamy taką. I trzymamy w lodówce około 3 dni. Około 3 dni, tak. Dni. A dni. Dni, nie godzin, tylko dni. Dni, tak. Żeby sobie tak o przeszło tą marynatą. I potem obsmażamy tylko z obydwu stron na oleju delikatnie, nie za mocno. Podajemy z ulubionymi surawkami, możemy z pieczonymi ziemniaczkami podać lub ryżem, jako na przykład propozycja na obiad. A też okay, może czyli to tylko obsmażamy i to już gotowe, tak? Tak, już jest gotowe. Jeszcze mogę podać sos do tego mięska. Tak, sos na zimno. Bardzo proszę. Jest to 3 łyżki majonezu. Trzy łyżki jogurtu naturalnego. I do smaku sól, pieprz, przyprawa curry. Przeciśnięty przez praskę czosnek z 2 ząbki. I to wszystko. Mieszamy. Schładzamy też w lodówce i też może być jako dodatek do tego mięska ten sos. Czyli to jest takie mięsko o tyle fajne, że możemy sobie wcześniej przygotować, tak. I w dniu, w którym chcemy na przykład ugościć rodzinę, no, tak, już ten sos smażyć. I to takie te tylko w tej marynacie. No, na pewno ciekawa propozycja. A więc ten schab czy pierś z kurczaka to muszą być pokrojone na kawałeczki, czy leciutko rozbijamy? Tak, właśnie mówiła siostra, rzeczywiście lekko rozbijamy, marynujemy. No i mamy, myślę, że bardzo smaczne danie. Smacznie przynajmniej się słyszy, więc i smakować też zapewne będzie. Podajemy z surówkami, teraz to wszystko młode, prawda? Smaczne i z grządek, słońcem wygrzane, także zawsze to podkreślam, bo to jest zupełnie inny smak takich warzyw, jarzyn, sałat niż tych hodowanych gdzieś tam w szklarniach, więc korzystajmy z tego. Można na pewno też jakieś lekko gotowane, lekko al dente warzywa do takiego mięska podać. Siostro, dziękuję pięknie za te propozycje, dziękujemy za dzisiejszą posługę. No i cóż, prosimy o więcej. O,
Powiem Ci, że już będę się starała też jakoś odpowiadać na potrzeby słuchaczy na pewno. Dziękujemy pięknie, siostro, za dzisiaj. Drodzy Państwo, były to porady kulinarne. Dzisiaj w poradach kulinarnych gościliśmy siostrę Faustynę Loretankę ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Witam na antenie Radia Maryja pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa prawicy Rzeczpospolitej. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie doktorze, dzisiaj dotarła do nas informacja, że w ubiegłym roku, 2015, policja 8 tysięcy razy prowadziła tak zwaną kontrolę operacyjną, czyli podsłuch lub tajny przegląd korespondencji. I sąd odmówił zgody tylko w 18 przypadkach, a prokurator w 234. Teraz jest procedowana ustawa o policji, także ustawa antyterrorystyczna. Patrząc na to, co się działo i na też krzyki ze strony opozycji, a także na pewne sugestie Komisji Weneckiej czy Komisji Europejskiej, można dopatrzeć się pewnej, no nie powiem nieścisłości, ale chyba wprost trzeba powiedzieć, pewnej hipokryzji ludzi, którzy z jednej strony takie rzeczy robili, a z drugiej strony dzisiaj protestują przeciwko zaostrzeniu ustawy o policji antyterrorystycznej. Jak człowiek, jak zwykły obywatel, jak wyborca ma patrzeć na... Można zapytać Komisję Europejską, dlaczego teraz ingeruje wewnętrzne sprawy Polski, procesy legislacyjne, a nie wówczas, gdy władzę sprawowała koalicja Platforma Obywatelska PSL. Jak ojciec wspomniał, w 2015 roku było aż 8 tysięcy kontroli operacyjnych, rok wcześniej ponad 7200. Natomiast też w ostatnim roku rządu Platforma Obywatelska doprowadziła do tego, że policja 60 tysięcy razy sięgała po dane z internetów, także internautów, także te dane mogą budzić zaniepokojenie, czy to jest zainteresowanie. No przede wszystkim nie mamy do czynienia z jakąś merytoryczną próbą oceny sytuacji, natomiast mamy po prostu ciągle
do czynienia z bezprawną, podkreślam, bezprawną ingerencją Komisji Europejskiej wewnętrzne sprawy polskie. To może przypomnijmy, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku część zasad inwigilacji zdaniem Trybunału Konstytucyjnego była niezgodna z konstytucją. Koalicja, Platforma Obywatelska PSL, która wówczas sprawowała władzę, mimo że miała czas na przygotowanie nowelizacji tejże ustawy, z kilkanaście nawet miesięcy, nie przeprowadziła nowelizacji ustawy o policji. I wówczas ze strony Unii Europejskiej nie było żadnych tutaj interwencji. Dopiero nowelę przygotowaną przez posłów Prawa i Sprawiedliwości uchwalił Sejm w połowie stycznia tego roku, a prezydent podpisał właśnie na początku lutego. A tymczasem właśnie teraz właśnie Komisja Wenecka stwierdza, że w nowelizacji ustawy właśnie tej przeprowadzonej przez posłów obecnego parlamentu część przepisów o inwigilacji jest zdaniem Komisji niezgodnych z konstytucją. Zdaniem Komisji zapisy w ustawie o policji dotyczące prowadzenia tajnej inwigilacji są niewystarczające, gdyż nie zapobiegają nadużyciom i ingerencji ze strony państwowych w prywatność obywateli. Pani doktor, przepraszam, że przerwę, ale też rodzi się taka może przekorna myśl gdzieś w mojej głowie. No rzeczywiście, skoro na taką skalę można było inwigilować ludzi zgodnie z prawem i z ustawą, to może rzeczywiście jest niepotrzebna nowelizacja, jeżeli tak to ma wyglądać, prawda? No tak, dokładnie tak. Można tak trzeba o tym człowieka powiedzieć. Natomiast już może nie wchodząc w szczegóły tej nowej nowelizacji, bo ona była przedmiotem i dyskusji w parlamencie, trzeba powiedzieć jednak generalnie, że ta nowa ustawa o policji jednak porządkuje te kwestie kontroli operacyjnej, no chociażby kwestie właśnie tego, że sąd okręgowy ma prawo do kontroli post factum pozyskanych przez służby danych telekomunikacyjnych, pocztowych, internetowych i tak dalej. No poza tym uprawnione organy raz na pół roku będą przekazywały do sądu odpowiednie sprawozdania. Sąd może zapoznać się z materiałami. Ministerstwo Sprawiedliwości dodatkowo ma przedstawić co rok Sejmowi, Senatowi informację o przetwarzaniu danych. Wydaje się zatem, że ta ustawa absolutnie nie tylko, że jak gdyby zabezpiecza pewne prawa obywatelskie, a może ściśle powiedziałbym, stwarza pewną przejrzystość tej właśnie tej tak zwanej inwigilacji, ale z drugiej strony koordynuje działania różnych służb w tym zakresie. Wiemy, jaka jest sytuacja zagrożenie też terrorystyczne. I jak ojciec wspomniał, mamy drugą ustawę właśnie tak zwaną antyterrorystyczną, która można się absolutnie niezbędną. I właśnie dzisiaj, na dzisiejszym posiedzeniu Senat zajmuje się tą ustawą, a w ubiegły piątek Sejm przyjął przepisy tej ustawy antyterrorystycznej i można domniemywać, że również tutaj Komisja Europejska będzie próbowała ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Powtarzam, to tutaj nie ma to nic wspólnego z jakąś merytoryczną oceną, ale po prostu jest to kolejna próba podporządkowywania sobie rządu polskiego, państwa polskiego, czy też powiedziałbym nawet narodu polskiego i obywateli właśnie Komisji Europejskiej, a te działania są absolutnie bezprawne. Przedstawiciele rządu oświadczyli, że przeanalizują opinię komisji, ale jej nie podzielają. No to ja chciałbym jednak przypomnieć, że może stanowisko nasze, prawicy Rzeczypospolitej, w oświadczeniach, kilkakrotnie powtarzaliśmy to, wzywaliśmy rząd do niekontynuowania wymiany stanowisk z Komisją Europejską na temat wewnętrznych spraw naszego państwa, bowiem Komisja wchodzi w kompetencje rządów państw Unii Europejskiej. I to jest naruszenie kompetencji państw przez Komisję Europejską, które po prostu oznacza poza traktatową zmianę charakteru Unii Europejskiej. Stanowi to zatem nie tylko naruszenie uprawnień
polskich władz, ale powtarzam, Polski jako państwa i narodu. Dlatego po prostu takie kontynuowanie tego dialogu z Komisją Europejską po prostu nie ma sensu. Panie doktorze, i na koniec jeszcze takie pytanie, kiedy rozważamy, czy próbujemy odpowiedzieć sobie na kwestię, dlaczego wcześniej Komisja Europejska, Komisja Wenecka, te wszystkie organy europejskie nie reagowały. Możemy chyba też zauważyć, że wtedy nie było takich donosów, tak to chyba też trzeba nazwać, czyli takiego ukrytego, czy tu w cudzysłów wziętego stroszczenia się o dobro wspólnotowe Rzeczypospolitej, a poprzez to, że będziemy nagłaśniać swoje problemy, wynosić je z Polski i tam próbować rozwiązywać wśród osób sobie życzliwych gdzieś tam w Brukseli czy w organach Unii Europejskiej. Oczywiście, dlatego że mamy tutaj do czynienia ze strony byłego obozu rządzącego, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, przenoszenia wewnętrznych spraw Polski na forum międzynarodowe. Czyli mamy do czynienia z działalnością partii zagranicy, znanych działań z historii, które były dla Polski zgubne. I to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. To można powiedzieć, jest to takie największe oskarżenie pod adresem właśnie opozycji, która nie potrafi podjąć próby rozwiązania, dialogu tych problemów na forum parlamentu czy innych instytucji do tego uprawnionych. Natomiast wynosi te kwestie na zewnątrz i oczywiście eskaluje ten konflikt, dlatego że wszelkie działania zewnętrzne, w tym przypadku Komisji Europejskiej, absolutnie nie służą rozwiązaniu różnych problemów, które właśnie są, czy to związane właśnie z Trybunałem Konstytucyjnym, czy z procesem legislacyjnym, w tym przypadku z nowelizacją ustawy o policji, czy właśnie tą ustawą antyterrorystyczną. Dlatego tu mamy do czynienia z takim bardzo egoistycznym, ale chyba to można w tym przypadku lepiej nazwać antypaństwowym działaniem, dlatego że jest to działanie, które ma angażować siły zewnętrzne. Nie słyszeliśmy chyba, ja przynajmniej nie zauważyłem, żeby Komisja Europejska pouczała, czy też więcej próbowała, domagała się od rządów na przykład Francji czy Niemiec zmian w zapisach jakich właśnie ustaw. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, za komentarz do tych ważnych spraw i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie. Gościliśmy pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Audycji Aktualności Dnia witamy bardzo serdecznie panią profesor, doktor habilitowany nauk medycznych,
Elżbietę Starosławską, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i klinicznej. Szczęść Boże, pani profesor, witamy serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie, ojca, witam serdecznie państwa. Pani profesor, niedzielne rozmowy niedokończone o Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli były bardzo konkretne, precyzyjne, ale też bardzo mocne. No i okazuje się, że pojawiają się pewne echa, nie tylko pozytywne, ale również i takie problematyczne. Jak okiem pani profesor po tych rozmowach sytuacja zaczęła się zmieniać, czy nic się nie zmieniło? W lubelskiej przestrzeni publicznej pojawiła się ponownie oszczercza kampania przeciwko mojej osobie oczywiście ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, na której to pan marszałek rozszerzył doniesienie do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa o dwa zarzuty, które również nie dotyczą mojej osoby. Ale celem, oczywiście powoływał się pan marszałek na moje wypowiedzi w telewizji Trwam, w Radio Maryja, więc to można było natychmiast odnieść do tego powiązania. I chodzi przede wszystkim, jak do tej pory w tych dwuletnich kampaniach, żeby obrzucić błotem, później już to się wyjaśni, ale już nikt nie będzie pamiętał, żeby zrobić wrażenie takiej przestępczej, pozornej, insynuowanej, przestępczej mojej działalności. Ja szybciutko odniosę się do tych dwóch zarzutów. Pierwszy zarzut to wykonanie robót na budowie, które były zapłacone, a część tych robót nie była wykonana. Jeżeli chodzi o rolę i obowiązek dyrektora, dyrektor dostaje na stół harmonogram rzeczowo-finansowy, który jest sprawdzony, podpisany i odpowiedzialność głową ponoszą inwestycyjni. Dyrektor, zastępca dyrektora, który odpowiada za budowę, też jest nadzór Urzędu Marszałkowskiego. I to są te osoby, które mają obowiązek sprawdzić, czy to, co jest w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedstawionym mi do podpisania wniosku o płatność, jest zgodne z prawdą, zgodne z wykonaniem. I w styczniu taki harmonogram rzeczowo-finansowy dostałam, potwierdzający, że wszystko jest zgodne z prawdą. Więc nie jest to rolą i obowiązkiem dyrektora, który nie jest budowlańcem, chodzić po budowie i sprawdzać każdą deseczkę, tylko dostaje wszystkie podpisy i ci ludzie odpowiadają za to, co podpisali. Więc dyrektor musi niezwłocznie, ma obowiązek natychmiast podpisać wniosek o płatności. Mając pełną dokumentację poświadczoną podpisami budowlańców, wystąpiłam o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. To jest zasadnicza sprawa, która nie dotyczy w tym momencie dyrektora. Odpowiedzialność, nawet jeżeli jest kontrola, która wykaże, bo ja nie wiem, nie znam protokołów kontroli, to odpowiedzialność ponoszą inwestycyjni i wykonawcy i ludzie nadzorujący. To jest pierwszy zarzut, który kompletnie nie jest związany z dyrektorem. Drugi zarzut to kolejne przetargi. Więc to jest nośny temat zawsze i zawsze można obrzucać błotem każdego, co jest niezgodne z prawdą, bowiem ja nigdy nie uczestniczyłam w żadnych przetargach, ani lekowych, ani na wyposażenie, ani na jakiekolwiek inne asortymenty. Ja tylko inicjowałam zawsze podpisem przetarg i kończyłam podpisem, uznając pracę komisji przetargowej. Czyli to, co wyłoniła komisja przetargowa, to uznawałam podpisem. Nie jest to uczestnictwo w żadnym procesie przetargowym, czyli również nie ma żadnej mojej winy. Ja muszę powiedzieć, że audycja zarówno w Radio Maryja, jak i to wspaniałe spotkanie w telewizji Trwam odbiło się ogromnym echem wśród potężnej rzeszy pacjentów i ludzi w ogóle w Lublinie, na Lubelszczyźnie, w Polsce. Otrzymałam mnóstwo maili z takim podziękowaniem dla ojca dyrektora, dla państwa, za możliwość usłyszenia, jaka jest prawda, że ta prawda to polega na tym, że chodzi o przejęcie Centrum Onkologii, że chodzi o to, że traci niezależność centrum.
I w Poznaniu podobna historia była, przecież też został zwolniony dyrektor, który, prawda, potężnego szpitala dziecięcego, który nie wyraził zgody na podobne inne koncepcje. Także to jest taki, prawda, zdecydowany proces z mojej strony, ażeby nie dać zabrać pieniędzy pacjenta, żeby centrum było samodzielne, niezależne i te pieniądze, żeby absolutnie były dedykowane pacjentowi, żadnym innym celom. I no jest to, jest to niezgodne z koncepcją, prawda, obecną decydentów i takie są to niestety reperkusje. Ale mam nadzieję, że to wszystko się wyjaśni, że prokuratura szybciutko, prawda, powyjaśnia i będziemy wszyscy zadowoleni. Także no, trzeba jakoś przetrwać te szykany, bo to są szykany nieprawdziwe i są to, prawda, mają, decydenci mają dostęp do mediów regionalnych, także jest to bardzo proste i można wszystko powiedzieć, a ja każdą wypowiedź swoją, zarówno w telewizji Trwam, jak i w Radio Maryja, mogę udokumentować. Także nie ma problemu i wszystko mogę udokumentować. Także ja całym sercem dziękuję, że mogę też wypowiedzieć się dzisiaj, mogę sprostować, mogę uspokoić też słuchaczy, którzy po raz kolejny są karmieni nieprawidłowościami. No jest to potężna walka o wpływy takiego dużego, jeżeli chodzi o duży ośrodek. Pani profesor, też w internecie, kiedy przygotowywałem się do tej audycji, wpisując pani imię i nazwisko, wyświetlało się bardzo wiele takich portali dotyczących lekarzy i tam też opinie o spotkaniu z panią profesor, więc w tych opiniach narysował się obraz anioła. I to też dziękuję, że pani profesor daje takie świadectwo i też no, pewnego cierpienia przez tą sytuację, która się dzieje. Natomiast ja chciałem zapytać też o to, czy jakieś światełko w tunelu widać? Ufam i wierzę, że ten rząd słyszy to, którzy decydenci tego rządu słyszą, widzą i szybko podejmą decyzję. Jest potrzebna szybka decyzja, ażeby uratować zarówno nasze centrum, jak i wszystkie centra w Polsce, bowiem są to zakusy na wszystkie centra w Polsce, to nie tylko w naszym województwie. I zaraz możemy się obudzić w innej rzeczywistości, w rzeczywistości takiej, gdzie pacjent z chorobą nowotworową będzie odsyłany od prywatnego gabinetu do cząstkowego leczenia w innym prywatnym jakimś, prawda, oddziale radioterapii, a częściowo w państwowym jakimś, prawda, szpitalu, bo takie są już realia. Ja mogę już potwierdzić, mam no, takie skargi pacjentów, którzy są tak odsyłani. Nie ma tej kompleksowej opieki, nie ma koordynacji nad kompleksową opieką. Ten biedny pacjent ma traumę, musi wejść, być zdiagnozowany i szybko leczony. I to rolą personelu jest to, ażeby pilnować tego pacjenta, żeby otrzymał szybko to, co należy. Więc tutaj ja mam nadzieję, że ten rząd, który preferuje, który podpisuje się pod publiczną służbę zdrowia, że dostrzeże ten problem masowego pacjenta. To są setki tysięcy osób, 160 tysięcy nowych zachorowań rocznie, plus całe rzesze leczonych, którzy są w opiece, aktywnie leczeni. To są setki tysięcy ludzi i mam taką nadzieję, muszą być to szybko podjęte decyzje rządowe o systemowym leczeniu, o organizacji tego leczenia, o koordynacji, o nadzorze. Tego brakuje, brakuje rządowej decyzji. Mam nadzieję, że wkrótce taka decyzja zapadnie. My też mamy nadzieję, pani profesor, na to, że dla dobra pacjenta, jak pan profesor wspomina, te decyzje będą podejmowane niezwłocznie. Będziemy oczywiście sytuacji się przyglądać na bieżąco, też informować naszych słuchaczy i widzów o tym wszystkim. Dziękuję serdecznie, pani profesor. Dziękuję serdecznie i chciałam jeszcze raz pogratulować i chylę czoło
przed tym, co ojciec dyrektor z państwem zrobił, że jest to samodzielne państwo po prostu medialne, że można wypowiedzieć szczerą prawdę, nie jest to blokowane. Także bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze dziękuję serdecznie pani profesor. I pozdrawiam. Gościliśmy na antenie Radia Maryja panią profesor doktor habilitowany nauk medycznych Elżbietę Starosławską i mówiliśmy o sytuacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maryja pana posła Macieja Małeckiego. Szczęść Boże, panie pośle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Panie pośle, ekonomiści w większości pozytywnie oceniają propozycję rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, które ma wynieść 2000 zł brutto. I to oznacza też, że jeżeli strona społeczna, która też jest zaproszona do konsultacji w tych kwestiach, przyjmie propozycję minimalna stawka godzinowa, której wprowadzenia chce rząd, mogłaby wynieść nie 12, tak jak wcześniej przewidywano, a 13 zł. Wiadomo, opinie są różne, szczególnie w ustach ekonomistów, natomiast pan poseł też jest blisko ludzi, spotyka się z ludźmi, ze swoimi wyborcami i nie tylko. Jakie znaczenie ta wyższa kwota za stawkę godzinową i też wyższa kwota minimalna wynagrodzenia na poziomie 2000 zł brutto dla zwykłego Polaka będzie miała? Ojcze, to nadal nie będą duże kwoty, ale to można powiedzieć, no, porównać do takiego przełomu, takiego wyzwolenia z niewolnictwa w XXI wieku. Dlaczego mówię niewolnictwa? Ja przypomnę taką jedną ze spraw, którymi zajmowałem się w poprzedniej kadencji. Zwrócili się do mnie pracownicy jednej z firm ochroniarskich. Chronili jednostkę wojskową i dopóki nie pokazali mi dokumentów potwierdzających zarobki, nie wierzyłem, że pracują ponad 400 godzin w miesiącu za niecałe 5 zł na godzinę. Ci ludzie mieli w rękach broń i pilnowali ważnych dla Polski obiektów. Jeżeli dlatego jako Prawo i Sprawiedliwość za jeden z ważniejszych postulatów uznaliśmy przywrócenie godności ludziom, którzy zostali skazani na pracę poniżej wszelkich stawek. Zwróćmy uwagę, że jeżeli ktoś pracuje za 5 zł na godzinę, to w miesiącu tym, który ma 168 godzin roboczych, zarabia około 700 zł. Ludzie, o których mówią, którzy pracowali ponad 400 godzin w miesiącu, nie mieli nic z życia. Miesiąc ma 720 godzin. 30 dni po 24 godziny. Do tego trzeba doliczyć sen, dojazd do pracy, czas na higienę przed snem,
jakieś pranie, rozmowę, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Tu okazało się, że sprowadzenie życia do pracy albo dojazdu do tej pracy. I dzisiaj, wracając do sedna sprawy, do sprawy postawionej przez ojca, dzisiaj mówimy tak, trzeba dostrzec pracownika. Nie można płacić ludziom poniżej wszelkich głodowych stawek. I mówimy tak, no te 2000 zł, 2000 zł miesięcznie, 13 zł na godzinę. To nie jest dużo, mamy świadomość, ale na tyle dzisiaj stać polską gospodarkę. I dzisiaj rząd pani premier Beaty Szydło stawia sprawę jasną. Konkurujmy jako Polska, jako kraj innowacyjnością. Konkurujmy odbudową polskiego przemysłu, a nie tym, co było do tej pory. Czyli zainwestuj w Polskę, bo tu możesz płacić pracownikowi grosze. Tu możesz płacić poniżej wszelkich norm. I taki był komunikat do zachodnich koncernów, do firm, które były zachęcane do inwestycji w Polsce. Nie dlatego, że miały tu przychodzić, nie dlatego, że jesteśmy innowacyjnym krajem, że mamy świetnych inżynierów, że mamy świetne pomysły, tylko dlatego, że tu można zapłacić grosze, a w swoim kraju taki przedsiębiorca musiałby płacić godziwie. Dlatego w tej kolejnej sprawie dotrzymujemy słowa i poprawiamy byt materialny ludzi na krawędzi wszelkich norm egzystencji. Panie pośle, to też możemy powiedzieć chyba śmiało, że kolejny element polityki prorodzinnej, jeżeli tak można to nazwać, rządu, ponieważ pan poseł o tym wspomniał, ale też święty Jan Paweł II, choćby w encyklice Laborem Exercens, ale też w wielu swoich przemówieniach mówił o tym, że to praca jest dla człowieka, nie człowiek dla pracy i praca powinna człowieka uszlachetniać, a nie na nie tyle tylko dodawać i przyspawać zmęczenia i wyczerpania. Dlatego myślę, że ten gest również wpisuje się w te działania, tak jak rodzina 500+, mieszkanie plus, tak samo i ta kwestia sprawi, że czy przynajmniej będzie okazją do tego, żeby człowiek był człowiekiem i realizował swoje życiowe powołanie, a nie tylko zarabiał, tak jak pan poseł powiedział, nie tylko był niewolnikiem, który pracuje na taką głodową pensję. Ojcze, przez ostatnie 8 lat rządzący Polską, politycy Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego wydali miliardy złotych na tak zwaną innowacyjność polskiej gospodarki, na cyfryzację, na wdrożenie nowych rozwiązań, na sprawienie, żeby Polska była krajem konkurencyjnym i nowoczesnym. I kiedy dzisiaj docierają do nas informacje o wynikach raportów z poszczególnych ministerstw, zwłaszcza z Ministerstwa Cyfryzacji, z Ministerstwa Skarbu, to dochodzimy do takiego bardzo wstrząsającego wrażenia, że mieliśmy do czynienia z niesamowitym marnotrawstwem miliardów polskich złotych. Tych miliardów, które były przeznaczone na usprawnienie i innowacyjność naszej gospodarki. Na przykład w ostatnich dni dziesiątki milionów złotych zmarnotrawione na wprowadzenie dowodu elektronicznego, na systemy informatyczne, które miały funkcjonować, łączyć urzędy, obsługiwać przedsiębiorców, wspierać nasze dane medyczne, po to, żebyśmy mniej czasu jako Polacy, jako obywatele tracili na załatwianie spraw w urzędach, czy jako przedsiębiorcy, a więcej czasu mieli dla samych siebie i do funkcjonowania na rynku. Dlaczego o tym mówię? Bo to ma dokładnie, to wprost ma związek z biedą, jaka jest w Polsce, bowiem pomimo wydania tych pieniędzy, Polska nie stała się krajem konkurencyjnym. I dzisiaj możemy powiedzieć tak, porównajmy sobie dwie działalności. Kogoś, kto przez 12 godzin dziennie produkuje wiadra i z drugiej strony kogoś, kto przez kilka godzin dziennie buduje komputery albo na przykład pracuje przy budowie samochodów napędzanych elektrycznie. Oczywiście, że większy zysk
większą wartość dodaną przyniesie osoba, która pracuje w tym nowoczesnym sektorze, a ta, która składa wiadra, czy jest w stanie wykonywać tylko te proste prace, będzie musiała pracować dużo więcej za dużo mniejszy czas. I dochodzimy do tego, że Polska została sprowadzona do roli takiego państwa